Eksperci twierdzą, że droga do mocnych i gęstych włosów prowadzi przez kuchnię, zwłaszcza po 40 roku życia. Wzrost włosów jest najbardziej aktywny w wieku od 15 do 30 lat i może spowolnić po 40 roku życia. Nie ma konkretnej witaminy, która mogłaby pomóc włosom, ale na ratunek może przyjść kilka składników. Badania pokazują, że włosy potrzebują białka, żelaza, witaminy A, kompleksu witamin z grupy B, w tym 6 i 12, tłuszczów omega-3, cynku, selenu, magnezu, witaminy D. Wszystkie te substancje są obecne w produktach, które prezentujemy w tym filmie. Oto 10 produktów, z których możesz uzyskać wszystko, czego potrzebują Twoje włosy. Ryby. Wszyscy wiemy, że ryby są jednym z najlepszych źródeł białka. Łosoś, makrela, tuńczyk i sardynki są bardzo bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które są naturalnym źródłem olejków do ciała i skóry głowy. W ten sposób nadasz włosom jedwabistość. Orzechy włoskie i nasiona. Migdały, orzechy włoskie, orzechy laskowe, pestki dyni, nasiona słonecznika i przede wszystkim siemię lniane. Orzechy włoskie są również dobrym źródłem witaminy E i biotyny, które działają jak naturalna osłona przeciwsłoneczna. Możemy nałożyć krem przeciwsłoneczny na skórę, aby chronić ją przed szkodliwymi promieniami UV. Ale co z włosami? Bezpośrednia ekspozycja słońca na włosy prowadzi do rozległych uszkodzeń i wypadania włosów. Ale orzechy są bogate w biotynę, zapobiegając wypadaniu włosów. Orzechy włoskie również zawierają miedź, która zachowuje naturalny kolor i połysk włosów. Warzywa z zielonymi liśćmi. Jeśli chodzi o warzywa, masz wiele opcji, które pomogą Ci zachować piękne włosy. Wszystkie zielone warzywa liściaste znajdują się na szczycie listy. Zielone warzywa liściaste są bogate w żelazo, a żelazo zapobiega łamaniu się włosów. Marchew. Marchewka jest dobra nie tylko dla oczu, ale także dla włosów. Jest bogata w beta-karoten, który przekształca się w witaminę A. Należy pamiętać, że żadna komórka w Twoim organizmie nie może funkcjonować bez witaminy A, dlatego zaleca się jej spożywanie w dużych ilościach. Jej niedobór prowadzi do swędzenia skóry głowy. Bogate w witaminę A owoce i warzywa obejmują również słodkie ziemniaki, dynie, mango i morele. Jajka to świetny produkt. Jajka są bogatym źródłem czterech niezbędnych pierwiastków – cynku, siarki, żelaza i selenu. Wszystkie te elementy są niezbędne dla zdrowych włosów. Niedobór któregokolwiek z tych elementów doprowadzi do wysuszenia skóry głowy i wypadania włosów. Jogurt. Jogurt to najlepszy lek na problemy z włosami. Jest bogaty w witaminę B5 i wapń. Pomaga w pielęgnacji włosów. Inne produkty mleczne, takie jak mleko odtłuszczone, twarożek i ser o niskiej zawartości tłuszczu, również pomagają poprawić stan mieszków włosowych. Jagody. Nic nie przebije jagód, jeśli chodzi o ilość witaminy C. Truskawki, maliny, a zwłaszcza borówki dostarczają do krwi witaminę C, która krąży w skórze głowy i mieszkach, wspomagając zdrowy wzrost włosów. Pomidory działają w ten sam sposób. Fasola, ciecierzyca, soczewica. Fasola, soczewica i ciecierzyca spożywane codziennie działają jak magiczne lekarstwo na nasze włosy. Jako element diety wegetariańskiej są bogate w białko, a także zawierają biotynę, której niedobór prowadzi do łamania włosów. Ta dieta białkowa jest również bardzo ważna dla wzrostu włosów. Śliwki. Wiadomo, że śliwki są bardzo bogatym źródłem żelaza i można je jeść, jeśli masz suche włosy lub cierpisz na przerzedzenie lub przebarwienie włosów. Ten produkt leczy i poprawia jakość włosów. Krewetki. Krewetki to świetne jedzenie, które można włączyć do diety na porost włosów. Zwłaszcza jeśli unikasz czerwonego mięsa ze względu na jego wysoką zawartość kalorii. Są również dobrym i bogatym źródłem białka i zawierają duże ilości witaminy B12, cynku i żelaza, które zapobiegają łamaniu się włosów. Jak często jesz te produkty? Napisz w komentarzach.